Cześć, siemanko, jestem Titi, a w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na długo wyczekiwaną serię w postaci 2 w 1. Nie było jej już jakiś czas, więc pomyślałem, że czemu by nie zrobić. W dzisiejszym materiale wystąpi Jasiok 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Ty. Na T92E1 mapa Morskie Rubieże oraz Diabollo 382 na obiekcie 263. Więc zapraszam Was do oglądania. Jak już wspomniałem na początku, mapa Morskie Rubieże, losowanie bardzo przyjemne. Jest Waffentrager Standard B, czyli papiery, które można łatwo przebić hajkami. No owszem, jest ten IS-3, IS-6 Tygrys, ale no dla nas to nie będzie stanowiło jednak problemu. Zbudujemy tutaj M4A1 Revavoris. No i tak naprawdę jest już Tygrys wyspotowany i jesteśmy trochę w takiej pułapce, że tak powiem. No ten Revavoris może nam przygrzmocić za te nawet 400, a my tak naprawdę bardzo celnego działa nie mamy, więc możemy równie dobrze nie trafić. U nas Archem, jak już widzicie, wyparował, teraz bardzo ładny strzał w Tygrysa i tutaj również przyjechał IS-6. Mamy do pomocy Predatora, no ale zobaczymy. Tygrys chyba będzie chciał wychylić tutaj kolega bardzo sprytnie rakietą, ale ja jednak bym sobie odpuścił na razie, ponieważ no oni są w takiej pozycji, że dwa razy zdążą się schować. Jedzie Ru, jest Revavoris, teraz kolega może ładnie strzelić, oj to nie powinno trafić, a jednak! Na szczęście rakiety są no szybkie, tutaj zyskały trochę i bardzo ładnie trafiamy Revavorisa. On tu pewnie będzie nam chciał karmę sprzedać. Już widać, jak się na nas rzucił. Myślę, że tutaj, no o właśnie, w ten sposób haeczkiem dobrze wycelować. Piękny strzał z pożarkiem. Jeszcze kolega się jara, niestety dla nas przynajmniej miał gaśnicę. Jest Ru, którego również no chętnie moglibyśmy trafić tutaj z haeczka, chociaż no przez to oczywiście nie przebijemy niestety. Jest Ru, kolega nawet nie mierzy w trybie snajperskim, chociaż jednak się przełączył. Strzał z perkiem jeszcze w gąsienicę, jest standard B. Możemy tutaj haeczkiem mu ciekawy strzał zrobić. Jest jednak IS-3 i myślę, że kolega będzie chciał go wybrać. Tutaj detrak, czekamy długo, bardzo dobra decyzja, strzał w dolną płytę. Dlaczego czekaliśmy długo? Ponieważ on się obracał, a to jest po prostu radziecka stal i tak naprawdę on mógł spokojnie odbić. Pojawił się również IS-6. Kolega tutaj chyba miał nadzieję, że odbije dolną płytą czy coś. Ru, no nie wiem co robi. Tutaj no niestety na mnie prostwo 5 HP mu zostało. Na koncie 3500 obrażeń, nawet ponad, a sytuacja jest fatalna. Super Pershing zaraz zginie. Tam jest E75, który boryka się ze standardem i jeszcze Waffentragerem. Tutaj chcemy bardzo dobrze dobić ISA-3, bo no wiadomo, Ru to nie stanowi dla nas jakiegoś dużego problemu, tak naprawdę, ponieważ spokojnie możemy go dogonić. Najgroźniejszy teraz jest IS-6 i Waffentrager. A z tych no gorszych wiadomości to jest to, że zostaliśmy sami na 4, a teraz już raczej będzie sami na 3, ponieważ Waffentrager tutaj pojawił się na szczerym polu i zamiast no uciekać, chociaż no kolega tutaj chciał przycelować, trafić nas, niestety nie trafił. Był 1-4, jest już 1-3. Tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy 1-1, chociaż no nie może tak tego mówić, ponieważ IS-6 i Ru no mają jednak bardzo mało HP, są nawet na odłamki. Mam łącznie tak ze 100 HP, jest IS-6, oj, jest Ru tutaj, no chciał nas chyba objechać, strzał, niestety przyjęliśmy pestkę, ale niezbyt dużo. Groźny również jest standard B, ponieważ jeśli my strzelimy, na przykład spudujemy, załóżmy, na nas wyjedzie, on ma nas na magazynek. To jest najgorsze. Z ilością 230 penetracji na APK-ach, na APCR-kach, przepraszam, no tutaj nie ma jakiejś dużego prawdopodobieństwa, że od tak przebijemy ISA 6. Przeciwnicy zaczęli przejmowanie bazy.
No słusznie, nie będzie im się chciało ganiać za jakimś rakietunkiem, który jeździ 70 na godzinę, no 62. Teraz pewnie z krzaczka, chociażbym podjechał do tego tam z tyłu, o tam, gdzie jest miejscówka TEDeków. Chociaż tutaj wychylenie jest IS-6, dolna płyta przymierzone, bardzo ładny strzał. I wiemy, że kapuje IS-6. I tylko on, ponieważ punkty kapa zresetowały się do zera. Jest standard B, ojdź. Oj, no tu jest bardzo groźna sytuacja. Na szczęście nie losuje mu uszkodzeń, my teraz dobijamy. Tutaj proponował mnie jednak strzelić hajekiem, ponieważ spokojnie to mogło nie wejść. Mogło polecieć w gąskę, w działo, no w cokolwiek. To mogło po prostu nie wejść, ale weszło, no to gdzie tutaj pretensje? Bardzo ładny manewr taktyczny, żeby zmylić przeciwnika. Kolega tutaj policzył do 10 sekund, sam sprawdzałem. Odjechał, poczekał aż znikniemy. I dopiero teraz wyjedzie z okręgu. Jest 6, no tak jak mówiłem, spodziewał nas się kompletnie z drugiej strony. No i tak naprawdę to już jest wygrane, chociaż mamy 12 HP. 12! 12! To jest również na odłamki, on nas może przebić wszędzie. Znaczy, że troszeczkę pomyśli. I proponowałem załadować hajeka. Teraz kolega sprytnie chce tutaj od drugiej strony, ponieważ IS-6 już może myśleć nas przeciwnik, że znowu będziemy próbowali z tego krzaczka wyjechać. Teraz tył. Dobrze wycelować. I kolega jeszcze, no tam chciał coś napisać, niestety odbijamy się. A co najgorsze, zostało 44 sekundy. Przeciwnik nasz zniknął. Pojawił się, jest, oj, on tutaj. No i kolejny kalafiorek, no niestety, marnujemy pestki, chociaż mamy ich bardzo dużo. No to jednak zostało 25 sekund. 20 sekund. Oj. Jest rakieta strzał. Kolega nie zdąży w nas wycelować, w przeciwnik oczywiście, i my dobijamy. No trochę szczęścia było, umiejętności oczywiście też się liczą. Bardzo koledze gratuluję. Zobaczymy sobie jeszcze wynik 6000. No jest to, nie pamiętam które miejsce, teraz wam się wyświetla. I kolega zrobił po prostu kawał dobrej roboty. Rozdział całego, ISA również. Można powiedzieć, że sam wygrał bitwę. No zrobił to dobre dwa razy więcej niż cały nasz team. Więc to po prostu bardzo koledze gratuluję, a my idziemy już do drugiej bitewki na obiekcie 263, mapa Winnice. Kolega Diabolo 382 albo 382. Mapa, jak już wcześniej wspominałem, Winnice. Losowanie świetne, no po prostu dla tego czołgu jedne z lepszych, że tak powiem, chociaż no niestety jest ten Grille. On nam może sprawić kłopoty i to jest jedyny czołg, no... Waffentrager, on również ma to dobre działo. Ale co można powiedzieć o obiekcie 263? Jest, no ma pancerz do pewnego momentu. Jeśli gracze wiedzą, gdzie go przebijać, no to będą go przebijać. Ci początkowi, którzy no nie znają tego czołgu, mogą oczywiście mieć problemy. Największą zaletą tego pojazdu oczywiście jest działo. Kolega tutaj pojechał troszeczkę na środek. Myślę, że chciał dorwać Waffentragera, jednak tutaj pojawił się Grille i od niego pewnie zaczniemy. Teraz spadamy tak naprawdę w ogień krzyżowy, z trzech stron mogą do nas strzelać. Na szczęście rakietowiec nas olał. Jest również T-54, ale kolega prawdopodobnie będzie chciał dorwać Grilla. Teraz wyjeżdżamy na niego, ponieważ w zwarciu no nie jesteśmy tacy... super nieprzebijalni, ponieważ no jest tam fragment, który po prostu mogą... Oj, właśnie to się teraz dzieje. Grille nas przebija. Na szczęście za mało, ponieważ prawdopodobnie strzelił z Golda. My go teraz dobijamy. Tu niestety się nie uleczymy, to nie Mad Games. I na koncie 1500 obrażeń. Teraz jest Waffentrager. On nas może strzelić nawet z hajka za 1000. I obrywamy za 400. No, mamy już tylko 600 HP. Szybko kolega je stracił, ale tak też bywa. Teraz 54 on nas nie przebije. No owszem, dolna płyta z Golda może wejść.
Ale może pomówimy sobie teraz troszeczkę o pancerzu. Teraz Wam się wyświetla, jak to wygląda. Mniej więcej. I pewnie będziemy się chcieli zabrać za Fenntragera, który... On ma 150 mm działo. Czyli nie wiem, dlaczego nas szli za 400. Może z Golda? Nie wiem. Mamy mocnych Anhaikami do nas teraz. Niestety my również... No, to nie był najlepszy strzał. I jesteśmy już na hita od każdego pojazdu. Teraz kolejny strzał w ruchu, no nie najlepszy. Ale widać, że kolega no szturmuje na to E75. Tam boryka się T95-E6 z naszą WZ-tą, a właściwie to nasza WZ-ta się z nim boryka. E75 nie wiem, czy jest na AWK-u. Nie, nie jest na AWK-u, ale nas olewa. My go dobijamy. Wynik bitwy już mamy 4-3. Teraz ten T92-E6. On nie umie sobie poradzić z naszą WZ-tą? Dziwne. No, no dziwne. Hejkiem jest nie wszędzie. Teraz ładny strzał z perkiem i mamy już 5600 obrażeń. WZ-ta na szczęście dobija. Uratowaliśmy naszego kolegę. Tutaj kolega się troszeczkę... powtarzam się. Tutaj nasz gracz się troszeczkę przyblokował. I zostało E75 na full HP. Teraz dobija naszą WZ-tę. I... no spokojnie, mamy szansę nawet na 7000. Niestety T54 dorywa się, a właściwie już dorwał się do E75. Mamy na koncie 6000 obrażeń. Musimy tak naprawdę liczyć, jeśli chcemy 7000, no to musimy liczyć, że jednak to E75 dobije naszego T54. I tak się właśnie dzieje, no. Ja również bym chciał, żeby zginęło, no szczerze, tak, jakbym miał mieć taki wynik. I mamy już 7000, teraz kolega taranem. To nie był dobry pomysł, no ale na szczęście go dobijamy. 7100 obrażeń na obiekcie 263. No, również kolega, można powiedzieć, że sam wygrał bitwę. Oczywiście ten T95-E6 nam trochę pomógł, no dobra, nieważne. No, nasz team nie był zbytnio ogarnięty, jak sami widzieliście. Ale kolega tutaj bardzo ładnie sobie poradził z przeciwnikami. Bardzo odważna gra, agresywna wręcz można by było powiedzieć, ale jak widać przynosi skutki. A ja już się będę z Wami żegnał, zapraszam Was do następnego odcinka jutro, myślę, że o tej samej porze, ponieważ no niestety z rana już średnio są możliwości nagrywania, dlatego odcinki będą się pojawiać w godzinach popołudniowych, myślę. A więc trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i cześć!